Hello, hello, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Powiem Wam, że mam wrażenie, że nowe vlogi będą tylko stomatologiczne i albo ortodontyczne, bo miałam robionego implanta w podniebieniu. Więc nowy etap, nowe bóle. Aktualnie jak chcę coś zjeść, to jem, a później się bardzo zastanawiam, dlaczego to zrobiłam i żałuję, bo implant jest w podniebieniu, więc język o niego cały czas zahacza. A jedząc pierwszą rzecz, to była kanapka mleczna z Kindera. Bałam się, że mi coś dołożyli metalowego do tej kanapki i miałam autentycznie chęć wyplucia jej, ale zjadłam, bo sobie przypomniałam, że mam implanta. Mimo tego, że mam implant, mam jeszcze takie gumeczki. Nie wiem, czy je zobaczyliście, ale one mają rozpychać zęby, więc jeszcze implant ok, ale te gumeczki tak bardzo bolą, że jedzenie lewą stroną w ogóle odpada. Nie ma takiego czegoś. Jest jedzenie tylko prawą stroną, więc doszłam do wniosku, że będę jadła musy. Więc tak, cały czas powiem. Stwierdziłam, że będę jadła musy. Byłam wczoraj w Biedronce i wzięłam wszystkie musy, jakie były. Praktycznie wszystkie, bo nie chciałam brać takich kaszkowatych czy coś w tym stylu. Najbardziej popularne jabłko-banan. Tak mi się wydaje. Jabłko-banan, banan-jabłko i te takie sprawy o takie. To ich wiadomo nie będę recenzować, bo są chyba najbardziej popularne, najbardziej spotykane. I ja już je bardzo często jem. I banan-jabłko jest okej, ale jabłko-banan... Jabłko-banan jest ciężkie później, jak się gdzieś wychodzi i trzeba szybko szukać toalety. Jadłam już takie dzisiaj drugie śniadanie, tylko nie marchew, tylko truskawka. Dobre było, no fajnie jak truskawka, ale wiecie. No i dlatego właśnie chyba dzisiejszy vlog będzie o tym, no i dzisiejszy pewnie kilka będzie trwało, że będziemy testowali te musy, bo kupiłam. Mam te takie biedronkowe. Nie wiem, jaka to jest firma, ale takie. Na pewno je kojarzycie. Wzięłam sobie też takie dla dzieci. Smoothie, hipy i w ogóle. To też Wam pokazywałam. Te takie po 4, po 6 miesiącach. To jest akurat jabłko marchew, więc no, zobaczmy. Bobo fruit też sobie wzięłam. Ogólnie bez sensu, bo takie małe coś kosztuje 4 zł, a takie duże z tym barka czy tam kosztuje 2, no ale dobra. Brałam wszystkie, jakieś jogurtowe, to już wziąłam tak w ostateczności, bo bobowite też działam, to już Wam pokazywałam. O, i jeszcze Dada jest, także hipy w ogóle, sport, bio, spokojnie. No takie ogólnie próbowałam różne brać smaki, żeby się żaden nie znaczy, żeby się większość nie powtarzało, a żebym popróbowała wszystkich, dałam znać, bo chyba takie będą moje posiłki teraz, bo naprawdę no nie mam ochoty na nic jeść takiego ciężkiego, bo po prostu nie daję rady. Moje zęby bardzo, bardzo bolą. Tak, a byliśmy jeszcze wczoraj z Gracjanem na sushi i stwierdziłam, że przecież ryż jest na tyle mały, że jak go nie pogryzę, to się nic nie stanie, mogę go normalnie połknąć. I jak o tym pomyślałam i tak zrobiłam, to nawinęło mi się nori i prawie, że ten nori urładziłam, więc błagam Was, uważajcie na siebie, jedząc cokolwiek, cokolwiek, dosłownie cokolwiek. Czy dzisiaj coś robimy w ciągu dnia? Jedziemy, dlatego że jest zjazd, matko jedyna, mamy zjazd chówca, później mamy kapitułę, no i tak... Ja na tym wszystkim muszę być, znaczy muszę, no jestem wypisana w osobach, które mają mieć obecność, że tak powiem, że będę, ale przy okazji Wam po prostu powiem, jak wygląda życie z implantem. Póki pierwsze co, to wiadomo, bo w ogóle historia, od początku. Pojechałam z Gracjanem, więc wiecie, on mi mówił, żebym w ogóle nie dotykała tego implanta, ani nic nie robiła, ani ten. Ale jeśli ja nic nie mówię, to automatycznie albo jest implant, albo sprawdzam te gumeczki. Więc niestety, ale cały czas są ruszane.
Nie wiem, czy to dobrze, ale za 2 tygodnie mam jechać na ściąganie szwów. Także zobaczymy, co to będzie, bo trochę się boję, że coś źle robię. Nie wiem, czy pamiętacie ten zestaw z ostatniego vloga. On był chyba na ostatnim vlogu. No to tak, to przemywam, płuczę i używam. Także jest cały czas w użytku. Nie musiałam kupić nową szczoteczkę, bo nie mogę używać szczoteczki, którą używałam wcześniej, bo może ona przyniesie zakażenia dla mojego zęba wcześniejszego, dla tych, no ogólnie dla zębów, no wiecie, takie badało. A teraz idę zrobić pielęgnację włosów, bo ogólnie bardzo, bardzo teraz dbam o swoje włosy. Nawet nie wiem, czy nie nadmiernie, bo są na tak, jakie one są teraz miękkie. Ludzie, to ja nigdy chyba takich miękkich nie miałam. Więc są super, a jeszcze jak je wyprostuję teraz, to w ogóle nie wiem. Także polecam. Wiem, że nie pytaliście, ale już wam powiem, co używam. Sprawdziłam na internecie, sprawdziłam coś tam i ogólnie najbardziej sprawdza mi się teraz ta pielęgnacja i ją próbuję utrzymać, przynajmniej przez miesiąc, a jak nie, to będę próbować kolejnej, ale tak. Pokażę wam kilka, bo tutaj nie zawsze jest tak samo. Zaczynam od humektantów, odżywki, później ona jest na takie 15-20 minut. Później no zwykły szampon, jaki tam się trafi do ręki. Następnie lecimy z emolientami, bo żeby zamknąć łuskę. Tak przynajmniej słyszałam, ale wiecie, ja nie jestem ekspertem. Jak zamknę humektanty, to czasami robię tak, że nakładam maskę. Tu mam do średnio porowatych, bo nie wiem jak ja mam, więc chciałam sobie do średnio porowatych, a mam ją dość sporo i dość długo ją używam, chyba pół roku już, więc i póki co działa, więc jest okej. I na koniec, ostatnio słyszałam, że wcierkę się używa po, jak są mokre włosy, po umyciu i wtedy wcierkę ładnie tutaj sobie wcieram z masażem głowy, ale często też robię tak, że przed 15 minut przed kąpielą, przed wszystkimi tymi odżywkami sobie robię wcierkę. I na sam koniec, jeszcze teraz używam tego pigment tonujący kolor włosów. I używam się do tego, i póki co się sprawdza. No do tych miałych moich blondi używam je. I na samusieńki koniec używam olejku z czarnuszki. Jest naprawdę boski i pachnie boską, więc polecam. A właśnie kupiłam sobie nowy, taki sam, bo chciałam wam pokazać, że on jest w takim opakowaniu, bo ja otwierałam wszystkie w Rossmanie. W Rossmanie on jest za 5 zł, coś około, i jest naprawdę super, bo jak są te z Only Bio, to one kosztują powyżej 15 na pewno, a są bardzo tłuste, a te nie są takie tłuste, a naprawdę pachnie super. No i właśnie jest w takim opakowaniu, więc jakbyście chcieli, to serio jest dobry i póki co mi się nie skończyło, ale kupiłam sobie zapas, także jest spoko. No i tak, piję herbatę, bo to mi pozostało i sprzątam i pokój. Okej, okay, a więc tak, włosy umyte, uczesane, wszystko jest okej z nimi. I teraz, no lecę się ogarnąć, takie tam sprawy, nie wiem, która jest godzina. Bo składałam pranie, ogarnęłam swój pokój, także jest okej. Okej, ja już jestem ubrana na harcerstwo. Prawie mam jeszcze buty i rogatywkę. Nie mam pomysłu totalnie na fryzurę, także wybaczcie mi, że teraz będę bez fryzury. Hello, hello, kochani, mamy nowy dzień. Bo oczywiście ja i vlogi po długiej przerwie mijają się w ogóle z celem. Ale jest sobota. Także niby jest wolne, niby trzeba posprzątać. No i ma grać przyjechać na śniadanie, także trzeba się ogarnąć. Nie wiem, czy ja mam gdzieś sama się na nie, czy czekaj na niego. To jest jeszcze godzina czekania, ale w sumie może tak być. Po prostu zrobię kawę i później zjem. Okej, okay, więc jeśli chodzi o jedzenie, to co bym nie jadła, i tak mnie bolą zęby, a musów już mam dość, czekajcie, w ręce mam jednego, bobo, frut, jabłko, marchew, dynia. Powiem wam tak, że te jagodowe, te malinowe, wszystkie takie z worówkami, to są moje ulubione,
bo jak już widzę jabłko, banan, banan, jabłko, marchew, czy coś takiego, to już po prostu nie mogę. Nie mogę z poziomu jabłek. Ale jak jest jakaś jagoda, czy coś, tylko one są z hipu, a hip jest trochę drogi, więc no cóż, chyba sobie będę robić sama, ale dobre, mimo tego, że jest jabłko, marchew, czuć dynia. Spoko jest, bardzo dobre, polecam, ale mało go jest, z 90 gramów i no jak dla dziecka małego to spoko, ale dla mnie za mało. Co wam jeszcze mogę na pewno powiedzieć o tym jedzeniu, to to, że zaskoczyło mnie jedzenie z McDonalda, dlatego że frytki to była katorga, jedzenie frytek to była katorga do gryzienia. Ale na przykład jeśli chodzi o veggie burgera, bo ja nie jem mięsa, więc veggie burger, to naprawdę było dobre i dało się to zjeść i normalnie nie musiałam się męczyć. Znaczy wiadomo, robiłam sobie przerwy, bo teraz jak ja jem, to mój czas jedzenia wydłuża się do 15 minut, bo zanim ja wszystko przetrawię, przygryzę, to jest... No. Więc veggie burger był naprawdę dobry, frytki nie, no napoje no to wszystkie piję, bo no niestety, ale jak nie jem, to chociaż muszę pić. A jeśli chodzi o pizzę, pizzę oczywiście taką lokalową, najlepszą, delikatną, mięciutką, zjadłam. Gorzej było ze skórkami i musiałam zostawić skórki. Spokojnie, zostały zjedzone. Ale zjadłam, próbowałam jeść, ale było po prostu ciężko, bo mnie po prostu to męczyło strasznie jedzenie skórek i dużo jadłam skórki niż resztę pizzy, także wolałam je zostawić. I co jeszcze takiego ja mam? Bułka też jest spoko do jedzenia, ale też momentami ta skórka bułki jest twarda, chleb jest, tosty są spoko do jedzenia. Mimo tego, że nie jadłam całego tosta, no było bez sensu, jakbym miała wyrzucać tosty, skórka tostów, bo po prostu jest mega twarda. A chodzi o to, że mogę jeść tylko tymi przednimi zębami. Chwila, jak one się nazywają. Okej, okay, a więc już się dowiedziałam. Siekaczem. Tylko siekaczami praktycznie mogę jeść, a to nie wszystkimi. Kłami na przykład też nie mogę jeść, bo mnie kły zaczęły boleć wczoraj. Obydwa, po jednej i po drugiej stronie, także po prostu już śmieję się, że nie mogłam jeść, bo mam te gumeczki, nie wiem czy je widzicie. One rozpychają zęby, więc mnie bolą zęby. Więc trzonowe odpadają, przedtrzonowe odpadają. Wczoraj zaczęły odpadać kły. Ten mój rodowy wystający ząb. Więc zostały, śmiałam się, że zostało mi tylko 3 zęby do gryzienia. No i dolne zęby, no ale to muszę o coś... Muszą się jakoś spotykać, więc po prostu jedzenie to jest okropne. A tymi musami ja się w ogóle nie najadam. Jestem totalnie jeszcze bardziej głodna jak zjem musa. Mimo tego, że na przykład zjem 2, to jest ciężko. Jedzenie z implantem i z tymi zębami, z tymi gumeczkami, co rozpychają, no jest po prostu mega śmieszne i denerwujące, bo ja tak naprawdę nie gryzę, tylko ja ugniatam i przełykam. Jeśli to jest dla was denerwujące, to po prostu nie oglądajcie całego tego vloga. Ja to powinnam powiedzieć na początku, ale dobra. Nie wiedziałam, że aż tak do tego aż tak to dojdzie. Także próbowałam już chyba wszystko, nie próbowałam, nie, jak jadłam parówki, to też ciężko jest z parówkami, bo muszę je gryźć z przodu i nie wygląda to apetycznie, dlatego nie widzicie jak jem, bo ja sama się denerwuję jak jem, a co dopiero osoby inne, no, także nie, nie polecam totalnie. A no i zapomniałam powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które są twarde, całe jedzenie, zazwyczaj je odrzucam. Także jedzenie czegokolwiek teraz jest dla mnie wyzwaniem. Na początku vloga chyba mówiłam, że nie zastanawiam się, tylko jem, a później żałuję. To teraz nie żałuję, tylko nie jem. Po prostu nie jem. Jak, najpierw jak coś dostanę, zastanawiam się i później rezygnuję, bo zazwyczaj są to twarde rzeczy. Dostałam cukierka, musiałam go oddać, bo zapewne byłby twardy. A cokolwiek jem też, to jest no, tragedia, po prostu tragedia. Normalnie przyjemne jedzenie, bo uwielbiam jeść i uwielbiam jeść smaczne rzeczy twarde. Po prostu stało się teraz katorgą i dla mnie to jest denerwujące, bo ja jak jestem głodna, to jestem zła, bo jestem po prostu nienajedzona. I mam nadzieję, że większość osób tak ma, a nie, że ja wydziwiam. Ale po prostu naprawdę, powiem wam, jest ciężko.
I cokolwiek teraz ktoś mi proponuje. I nawet jakby to nie wiem, była najpyszniejsza rzecz ever, a jest twarde, to po prostu tego nie jem ze względu na to, że nie dość, że będę się męczyć, denerwować, że nie umiem tego pogryźć i się podławię, to jeszcze okropnie to wygląda, jak ja to jem. Także po prostu jedzenie przy innych odpada. Naprawdę. Hej, pogadanka była, więc musik był. Oczywiście, żeby nie było, ja się dzielę tymi musami. W koszu są same musy. Ale zrobię sobie herbatę, bo tak to nie wytrzymam. I nie wiem w ogóle, czy iść po jakieś bułki, albo jakiś chleb, żeby było wszystko tak elegancko. Nie wiem. Ale tak. Mam nadzieję, że Wam ten vlog się podobał, bo pewnie już będzie zmierzał do końca. I że będziecie częściej oglądać. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, przez to mam większą motywację do nagrywania.